Cześć. Jesteśmy właśnie w okresie letnim i przygotowując się do tego nagrania, zastanawiałam się, z czym najbardziej mi się on kojarzy. No i oczywiście pierwsze, co przyszło mi do głowy, to wakacje. Okres właśnie wakacyjny, ten okres letni, to okres festiwali muzycznych i niedawno odbył się mój ulubiony festiwal Coachella i właśnie makijaże, które były wykonane w tym roku, ale także w poprzednim, będą moją dzisiejszą inspiracją do stworzenia dla Was looku. Podkład, jak widzicie, już nałożyłam wcześniej i zrobiłam to dlatego, ponieważ tutaj nic spektakularnego się nie wydarzyło. To, o czym warto pamiętać, to po prostu, aby miał on przedłużoną trwałość, aby go odpowiednio zaaplikować na dobrze wypielęgnowaną skórę, tak aby z nami przetrwał przez cały dzień i całą noc. Także wcześniej przykleiłam kępki rzęs, więc na razie pewnie możecie zauważyć, że jeszcze gdzieniegdzie widać klej. Natomiast w tym momencie zupełnie się tym nie przejmujemy, ponieważ w późniejszych etapach makijażu spokojnie sobie to przykryjemy. Mimo że zależy mi na tym, żeby ten podkład, czyli ta baza, którą stworzyłam, była długotrwała, chciałabym także, żeby miała to naturalne, świetliste wykończenie. I do tego użyję nowego produktu marki Zoeva, żel rozświetlający, który możemy stosować tak naprawdę na wiele sposobów. Możemy stosować go jako rozświetlacz na strategiczne miejsca na naszej twarzy, żeby uzyskać ten naturalny efekt blasku. Dowiedziałam się od trenera marki, że możemy także ten rozświetlacz łączyć z niewielką ilością korektora, do tego nawet, żeby właśnie rozświetlić tą przestrzeń, ale zniwelować ewentualną zasinienie w okolicy oka. Ja dzisiaj tego produktu użyję właśnie jako rozświetlacza na twarzy i zaaplikuję go w strategicznych miejscach. Rozświetlacz ten także możemy stosować na ciało, czyli to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz, bo stylizując się na festiwal chcemy jednak, zwykle jest to lato, więc mamy odkryte różne partie naszego ciała i dokładnie właśnie w te miejsca, które chcemy dodatkowo podkreślić czy rozświetlić, możemy nałożyć niewielką ilość tego żelu. Rozświetlacz zaaplikuję beauty blenderem, oczywiście zmoczonym, jak należy aplikować produkty właśnie tym akcesorium. I mówiąc o tym, że w strategiczne miejsca na mojej twarzy, mówię o nasadzie oczywiście kości policzkowej. Jak możecie zauważyć, ten efekt będzie bardzo naturalny. To nie jest taki efekt jak rozświetlacza w kamieniu, że będzie taka tafla blasku, tylko ten efekt jest bardzo naturalny, delikatnie świetlisty, tak żeby ładnie odbijać światło. I to samo z drugiej strony. Już widać, jak się świeci, prawda? Delikatnie właśnie pod odpowiednim ustawieniem światła. Nałożę jeszcze niewielką ilość nałuku kupidyna. I tak naprawdę na ten moment wystarczy mi tylko niewielka ilość rozświetlenia na nasadzie kości policzkowej i właśnie nałuku kupidyna. Teraz przejdę do utrwalenia makijażu, czyli do aplikacji niewielkiej ilości pudru, który także zapewni mi kontrolę tego wydzielania sebum i świecenia się na twarzy. Ale żeby ten efekt spudrowania nie był za bardzo intensywny, to zaaplikuję go tylko w centralnej części twarzy. Wiem, że zaraz będę nakładała pod kości policzkowe bronzer w kamieniu, a więc żeby nie powstały plamy, także tą przestrzeń delikatnie przypudruję. Mówiłam o tym, że zaraz będę aplikować bronzer, więc teraz czas na konturowanie. Konturowanie zrobię paletą Sephora, którą bardzo lubię. Ma świetną pigmentację i też nie można sobie zrobić nią tak zwanej krzywdy, ponieważ spokojnie możemy dozować efekt do momentu, aż uzyskamy taką intensywność, na jakiej nam zależy. Konturowanie zacznę od tych jaśniejszych pudrów, do tego, żeby nadać właśnie tego efektu światła na twarzy. Niewielką ilość właśnie tego koloru nałożę na środkowej części czoła. Także na tak zwany trójkąt, czyli przestrzeń między okiem a nosem. Oczywiście nie niszcząc tego efektu blasku, który wcześniej stworzyłam. Ten sam puder rozjaśniający nałożę także w przestrzeni pod bronzerem, czyli pod kością policzkową, do tego, aby jeszcze piękniej wyeksponować i podkreślić właśnie tą przestrzeń. Teraz nałożę już bronzer i zrobię to standardowo, czyli właśnie na kości policzkowej. I żeby właśnie uzyskać ten efekt takiej skóry muśniętej słońcem, nałożę niewielką ilość bronzera także na czoło. Jest to miejsce bardzo wypukłe i jak wiemy, słońce opala jako pierwsze.
i jeszcze niewielka ilość bronzera na linii żuchwy, żeby uzyskać ten idealny owal, do którego oczywiście zawsze przez konturowanie dążymy. Jeśli zależy nam na tym, aby ten efekt był najbardziej naturalny i właśnie, żeby uzyskać ten idealny owal, warto jest aplikować bronzer, wykonując ruch pędzelkiem od szyi w kierunku żuchwy. Wtedy unikniemy właśnie powstania takiej plamy już na linii naszej twarzy. A teraz czas na moje nowe odkrycie, paletę Smarky Too Faced Natural, która zawiera w sobie cudowne rozświetlacze i róże, dzięki czemu możemy nadać efekt blasku, ale także kolorytu naszej skórze. Jest ona dla każdego typu karnacji, możemy wykreować każdy makijaż i możemy zastosować ją absolutnie o każdej porze roku. Jeszcze jest jedna rzecz, o której Wam nie powiedziałam, a dopiero poczułam, jak ją otworzyłam. Jest to niesamowity, delikatny, właśnie pudrowo-kwiatowy zapach, który jest bardzo przyjemny i jest bardzo miłym takim akcentem w momencie aplikacji produktu. Zacznę od nakładania różu, zaaplikuję go także standardowo w centralnej części kości policzkowej, czyli na tym wypukłym miejscu. Niewielką ilość, paleta jest bardzo dobrze napigmentowana, więc żeby nie przesadzić z efektem, nałożę najpierw trochę tego odcienia, a potem zawsze oczywiście mogę dołożyć, jeśli będzie taka potrzeba. Świecenia oczywiście nigdy nie za mało, rozświetlacze uwielbiam i właściwie zawsze je stosuję w makijażu. I wykorzystam także rozświetlacz z tej samej palety, który daje taki delikatnie holograficzny efekt. Ma on zarówno drobinki złote, jak i różowe, więc w zależności od tego, jakich kolorów w makijażu użyję albo jak pada światło, będzie odbijał właśnie na różne odcienie. Rozświetlacz nałożę dokładnie w tym samym miejscu, w którym aplikowałam wcześniej rozświetlacz w żelu, czyli na nasadzie kości policzkowej. Niewielką ilość tego samego koloru nałożę też na środek nosa. Na łuk kupidyna. I zmienię pędzelek, bo teraz będę chciała nałożyć rozświetlacz w wewnętrznym kąciku oka, więc muszę mieć troszkę mniejszy i bardziej precyzyjny. Taki okrągły, puszysty będzie najlepszy do tego. Niewielka ilość, tak jak mówiłam, właśnie tutaj w tym miejscu, w wewnętrznym kąciku oka, aby nadać efekt tego naturalnego blasku. Na ten moment konturowanie skończyłam, ale nie powiedziałam jeszcze w tym temacie ostatniego słowa, ponieważ dopiero jak skończę makijaż oka, zawsze jeszcze na końcu sprawdzam, czy nie warto może dodać jeszcze niewielkiej ilości bronzera czy też różu, ponieważ w momencie, gdy mamy mocny makijaż oka, zdarza się czasami, że te wszystkie pigmenty i kolory, które wcześniej nałożyłyśmy na twarz, mogą być zupełnie mniej intensywne niż były na początku. Także na tym etapie na razie zostawiam konturowanie twarzy, a przejdę teraz do makijażu oka. Oglądając moje filmiki, na pewno bardzo dobrze wiecie, jak uwielbiam malować właśnie ten element w makijażu. I teraz muszę się z Wami podzielić rzeczą, w której się zakochałam. Paletą do makijażu brwi, która jest tak kompleksową paletą, że tak naprawdę możemy użyć jej do każdego koloru włosów, do każdej karnacji, do każdej stylizacji, jednym słowem do wszystkiego, co sobie w obrębie brwi wymyślimy. I zawiera w sobie nie tylko kolory, pigmenty, które oczywiście dostosowujemy do naszego naturalnego koloru włosów czy też brwi, ale także rozświetlacze, które możemy zastosować właśnie do wyeksponowania łuku brwiowego. Jest to cudowna paleta od marki Zoeva, którą już znajdziecie w Sephora i z całego serca Wam ją polecam, ponieważ jest naprawdę cudowna, świetna jakościowo i absolutnie każdy, czy też osoba, która nie ma do czynienia z makijażu, nie ma tej wprawy makijażowej, czy osoba profesjonalnie wykonująca makijaż, się w niej zakocha. Dla mnie oczywiście te ciemniejsze odcienie z palety, niewielka ilość, bo także paleta ma bardzo dobrą pigmentację. I zaczynam budować kształt brwi, oczywiście od nasady i od początku. No i początek brwi oczywiście delikatniejszy, aby tą strukturę było widać, żeby jej nie zamalować, a delikatnie podkreślić.
Ale makijażu brwi nie skończę tylko na podkreśleniu ich cieniami, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, zależy mi na tym, żeby uzyskać ten naturalny efekt, taki trochę pierzasty, żeby było widać strukturę włosów. I w tym celu użyję też marki Zoeva żelu, który ma w sobie delikatny kolor, więc możemy go spokojnie stosować samodzielnie, jeśli właśnie chcemy uzyskać ten najbardziej naturalny efekt. Natomiast w tym momencie użyję go po to, żeby nadać im kształt, żeby właśnie nadać im tej pierzastej struktury. Fajne w tych żelach jest też to, że występują w trzech kolorach, więc każda z nas może dostosować, czy też każdy z nas w sumie, może dostosować kolor dla siebie, w zależności od tego oczywiście, jaki mamy kolor włosów, jaki mamy odcień karnacji. Ja wybrałam bardziej brązowy, który będzie idealnie pasował, no właśnie do mojego naturalnego koloru włosów, brwi. Wystarczy je delikatnie wyczesać. Tak jak mówiłam wcześniej, jak widzicie, ten żel naprawdę ma kolor, więc jeśli zdarzy się, że gdzieś nam wyjedzie ten pędzelek poza strukturę brwi, to się nie obawiajmy, po prostu pędzelkiem czystym czy też wacikiem spokojnie możemy ten pigment zdjąć, co zaraz zresztą zrobię. Czysty pędzelek z niewielką ilością korektora i usuwam to, co tutaj mi się przez przypadek nałożyło. Brwi zrobione, więc mogę już malować oko. I do makijażu oka wykorzystam dwie palety. Jedną, pewnie którą już znacie, ponieważ pojawiła się w naszych filmikach, paletę marki Too Faced Chocolate Gold, z której będę brała te odcienie kolorowe. I drugą paletę, która jest nowością i która także jest drugim produktem z linii nowej Too Faced Naturals. I zawiera ona w sobie cienie, które mają właśnie taką naturalną, delikatną barwę, odcienie brązu, odcienie naturalne, waniliowe, którymi zbuduję tą bazę makijażu oka. Jak to zwykle w makijażu oka zaczynam od stworzenia bazy, czyli od ujednolicenia powieki. Ujednolicenie powieki zrobię jasnym, waniliowym cieniem, który delikatnie zniweluje ewentualne, czy też zaczerwienienie, czy naczynka, które mogą być na tym etapie jeszcze widoczne. Paleta ma bardzo dobrą pigmentację i zwykle jeśli testuję palety i sprawdzam, jaką mają pigmentację, jaką mają jakość, to zaczynam sprawdzanie od jasnego cienia. A dlaczego? Bo zwykle ten jasny cień najtrudniej jest stworzyć w taki sposób, żeby bardzo szybko właśnie dawał ten jasny, intensywny pigment, a w tym przypadku, jak widzicie już na mojej powiece, ten efekt kolorystyczny można bardzo, bardzo szybko uzyskać. I teraz mój ulubiony trik, który także już pojawiał się w moich filmikach, ale który bardzo często wykorzystuję do tego, żeby właśnie stworzyć odpowiedni kształt i proporcje makijażu oka. I teraz bronzerem wykonturuję załamanie powieki. Kolistymi ruchami, aby uzyskać ten efekt przydymienia, roztarcia. Jeśli nasza skóra jest opalona i ten bronzer będzie praktycznie niewidoczny, to oczywiście możemy dołożyć trochę brązowego cienia i właśnie nim wykonturować załamanie powieki. Na razie górną powiekę zostawiam z wykonturowaniem, a przejdę teraz do dolnej powieki, do dolnej linii rzęs i właśnie ją zaznaczę kolorem. Ale oczywiście zanim jeszcze nałożę kolor, tak samo jak wykonturowałam bronzerem górną powiekę, to teraz zaznaczę i uzyskam tą odpowiednią proporcję w momencie, gdy nałożę niewielką ilość bronzera na dolną linię rzęs. Oczywiście zmieniam pędzelek na mniejszy, ponieważ tutaj makijaż będzie wymagał większej precyzji. I przez całą długość dolnej linii aplikuję bronzer. Dzięki temu, że wcześniej nałożyłam bronzer, teraz widzę dokładnie te miejsce, w które mogę zaaplikować kolor. A tym kolorowym akcentem będzie fioletowy cień, który nałożę na dolnej linii rzęs. I teraz ważna rzecz, ponieważ zależy mi na tym, żeby w tym makijażu podkreślić bardziej dolną linię rzęs i żeby ona właśnie była gwiazdą tego makijażu oka i żeby uzyskać taki efekt trochę kociego oka, ale żeby także optycznie to oko wykonturować, wymodelować, ten fioletowy cień, który wcześniej nakładałam, wyciągnę delikatnie ku zewnętrznej stronie, ale do tego oczywiście muszę zmienić i użyć odpowiedniego pędzelka.
możemy użyć ściętego, czyli takiego podobnego, którego używamy do brwi, pod warunkiem, że jest on miły i przyjemny i nie będzie nas właśnie kłuł w tej przestrzeni, ponieważ oczywiście oko jest bardzo delikatne. I wyciągam cień ku zewnętrznej stronie, po linii prostej. Wygląda to troszkę jak efekt eyelinera, tylko przeniesiony na dolną linię rzęs. Zależy mi na tym, żeby jeszcze bardziej wzmocnić ten efekt fioletu. Właściwie na razie to jest taki fioletowo-różowy, taka fuksja, ale żeby właśnie podbić ten jeszcze efekt kolorystyczny, zaaplikuję kredkę w dolną wodną linię. Kredki występują w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej i ja dzisiaj zdecydowałam się na ten fioletowy odcień. Nałożę go w wewnętrznej wodnej linii oka, ale zanim to zrobię, żeby ułatwić sobie i uprzyjemnić życie, to tą kredkę rozpracuję na dłoni, żeby nie była taka ostra i dopiero wtedy zacznę aplikować ją w wodnej linii. Kredkę aplikuję także w przestrzeni między rzęsami, żeby tutaj nie pozostała żadna przestrzeń niepomalowana. I to samo z drugiej strony. Jeszcze odrobina blasku. I wykorzystam w tym celu też nowość, paletę Smashbox, która zawiera w sobie cień bazowy, ale także piękne cienie połyskujące. I bardzo fajne jest to, że one są mocno kremowe i w przypadku cieni brokatowych to rzadkość, bo zwykle są dosyć sypkie i szybko nam się osypują. Natomiast te mają bardzo fajną konsystencję, która bardzo szybko się przyczepia do naszej skóry. Mogę już teraz wytuszować rzęsy, ale jeszcze jedna rzecz, zanim to zrobię, o której Wam mówiłam, czyli właśnie ten klej, który jest delikatnie jeszcze widoczny po przyklejeniu kępek i żeby go pokryć, nałożę niewielką ilość eyelinera dokładnie właśnie w te miejsca. Eyeliner w niewielkiej ilości aplikuję cieniutko na całą górną linię. Teraz już tuszowanie i zacznę od dolnej linii rzęs. Ale makijaż oka to nie jest jedyny ozdobny element w moim looku, ponieważ to, co możemy zauważyć na festiwalach, to jest absolutna wolność w makijażu. Wolność nie tylko kolorów, ale także to, co możemy zauważyć, to bardzo często wykorzystywane są przeróżne elementy biżuteryjne, właśnie do uwzbogacenia naszego makijażu i tak też właśnie w tym looku zrobię. Użyję do tego diamencików, które możemy kupić w sklepach papierniczych, także w hurtowniach, gdzie możemy kupić różne rzeczy do stylizacji paznokci. I jak te diamenciki przykleić? Jest bardzo prosta zasada. Wystarczy użyć niewielkiej ilości kleju. Może być klej Duo, którego używamy do rzęs. I tak naprawdę najlepiej będzie zrobić to na ten klej, ponieważ nie jest on szkodliwy dla naszej skóry. Nałożyć niewielką ilość tego kleju na diamencik i przykleić w wybrane miejsca na naszej twarzy. Ja już ten klej przygotowałam wcześniej wraz z diamencikiem, więc pozostaje mi tylko już je przykleić w odpowiednie miejsca. Wykończeniem makijażu będzie delikatne podkreślenie ust, ponieważ akcent kolorystyczny już mam na oku, więc teraz nałożę pomadkę w takim bardzo neutralnym, delikatnym odcieniu. I tak naprawdę wystarczy już użyć niewielką ilość sprayu. On nie tylko pięknie pachnie, nawilża skórę, ale także przedłuży trwałość naszego makijażu i jesteśmy gotowe na festiwal. I oczywiście, do czego Was serdecznie zachęcam, to oglądajcie nasze filmiki, a już za tydzień będzie nowy, dostępny na kanale oczywiście blog Makijaż.